Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu czytelniczego Mole i jak zwykle zapraszam na spotkanie z dobrą literaturą. Dziś będzie to literatura dla dzieci. Niedawno na rynku wydawniczym ukazała się książka Piękno i sztuka, co to takiego? Jest to piąta część serii pod wspólnym tytułem Dzieci filozofują. Autorem serii jest francuski filozof Oscar Brenifier. Jego książki zachęcają dzieci do szukania odpowiedzi na pytania dotyczące życia, uczuć i poznawania samego siebie. Polskim wydawcą cyklu Dzieci filozofują jest wydawnictwo Zakamarki. Do tej pory z tej serii ukazały się książki pod tytułem Życie, co to takiego, Uczucia, co to takiego, Dobro i zło, co to takiego, Ja, co to takiego i najnowsza Piękno i sztuka, co to takiego. Książki z serii Dzieci filozofują Zakamarki wydają od prawie 4 lat. W 2012 ukazały się pierwsze dwa tomy. Te książki znalazłam na targach w Bolonii. Tam są targi książki dla dzieci, takie międzynarodowe, na które jeździ się, żeby właśnie poszukiwać ciekawych tytułów. No i od razu zwróciłam na nie uwagę, ponieważ mają bardzo ciekawą budowę. Za chwilę pokażę, jak wyglądają w środku. Temat ciekawy, filozoficzny, ale no właśnie podzielone są te tomy na różne zagadnienia. No, jakby trudno w ogóle podważać sensowność rozmawiania z dziećmi o tego typu tematach, jak uczucia, życie, dobro, zło. Wiadomo, że te tematy podejmuje się w różny sposób i podejmuje się je w domu, w szkole. Natomiast pytanie, jak o tym rozmawiać, nie jest to wcale proste. Czasami może nawet unikamy pewnych rozmów. Dzieci zadają pytania, dorośli mają jakąś takie wewnętrzne przekonanie, że powinni odpowiedzieć na każde pytanie w sposób ostateczny i bardzo mądry. I te książki właśnie podważają trochę ten model, że jest pytanie i musi być odpowiedź. Być może pytania są czasem nawet ważniejsze niż odpowiedzi. Książki z cyklu Dzieci filozofują skonstruowane są w formie rozmowy dzieci z rodzicami. Każdy tom zawiera 6 pytań, które prowadzą do 6 możliwych odpowiedzi. Pierwsze pytanie już mamy na początku, w tytule. Wewnątrz mamy 6 rozdziałów. Każdy rozdział to kolejne pytanie właśnie na ten temat. Może pokażę tę książkę najnowszą, ponieważ jej jeszcze Państwo być może nie widzieli. Tutaj są takie pytania. Piękno i sztuka, co to takiego? Czy wszyscy tak samo pojmujemy piękno? Co jest piękne, kto jest piękny? Czy powinieneś rozumieć piękno? Czy każdy z nas jest artystą? Czy artysta jest wolny, kiedy tworzy? Do czego służy sztuka? Także mamy te 6 rozdziałów, ale to nie koniec pytań, ponieważ w każdym takim rozdziale są najpierw odpowiedzi, czyli na przykład, czy wszyscy tak samo pojmujemy piękno? Nie, bo dla mnie pająki są piękne, a inni uważają, że są brzydkie. Czyli jest to jakaś odpowiedź, którą mogłoby dać dziecko. Najczęściej właśnie te odpowiedzi są takimi przykładowymi odpowiedziami, które można by udzielić na takie pytanie. Zresztą autor, pisząc te książki, współpracował z dziećmi, to znaczy jeździł po szkołach, zadawał właśnie takie pytania i z tych odpowiedzi, które dzieci dawały w danym momencie, skonstruował właśnie te rozdziały. No ale to jeszcze nie jest koniec. Mamy jakąś odpowiedź. Tutaj jest odpowiedź, że nie. No i teraz bawimy się dalej. Czy ta odpowiedź jest ostateczna? Zadajemy kolejne pytania. Ale czy coś może być piękne tylko dla jednej osoby? Czy potwór może być piękny? I czy wszyscy jednocześnie mogą mieć rację? Za chwilę ktoś odpowie, że tak, wszyscy tak samo pojmujemy piękno. Tak, bo jeśli specjalista mówi, że coś jest piękne, wszyscy się z nim zgadzają. Może być taka odpowiedź, ale zastanówmy się, czy też można ją uznać za ostateczną. Czy niektórzy mają lepszy gust od innych? Czy małe dziecko może uważać, że coś jest piękne? Czy nasz gust kształtuje się zawsze pod czyimś wpływem? Czy niektórzy uznani dziś artyści nie byli w swoich czasach odrzucani przez współczesnych? Czyli widzimy, że jakby nie ma ostatecznej odpowiedzi, że zawsze możemy zadać kolejne pytania, które mogą nas skierować na zupełnie inne tory. No i to jest właśnie wartość tych książek, że one pozwalają myśleć. To są książki, które są otwarte i pokazują, że świat jest bardzo skomplikowany, że każdy z nas może inaczej go postrzegać.
I to jest dobre i normalne, ale też, że musimy szanować, te różne spojrzenia, bo one są jakoś tam prawdziwe dla każdego z nas. Kolejnym takim narzędziem w tych książkach są ilustracje, ponieważ tak jak powiedziałam, jest 6 rozdziałów. Każdy rozdział to pytanie. Na każde z tych pytań jest mniej więcej 5-6 różnych odpowiedzi na tak lub nie. Potem do każdej tej odpowiedzi jest kilka pytań, właśnie tych podważających, ale żeby jeszcze to bardziej skomplikować, jeszcze bardziej jakby podkręcić czasami różne myśli, są jeszcze ilustracje i te ilustracje są bardzo żartobliwe. Czasami właśnie z takim jeszcze komentarzem do tego pytania, jeszcze naświetlają nam jakby, jak można o tym pytaniu pomyśleć. To są takie troszkę komiksowe ilustracje. Zresztą w każdym tomie inny ilustrator ilustruje, także jest taka różnorodność. Może nam się jedna książka bardziej, druga mniej podobać. No ale właśnie tutaj te ilustracje bardzo dużo dają, ponieważ są jeszcze kolejnym komentarzem. Pod koniec każdego rozdziału mamy też takie krótkie podsumowanie tych myśli, tych zagadnień, które gdzieś tam się pojawiły wokół danego pytania. Także te książki można czytać z dzieckiem w domu. Tak jak wspomniałam na początku, czasami nie wiemy, jak o pewnych tematach rozmawiać. To jest świetne narzędzie, świetna pomoc, która nas może poprowadzić i naprawdę mamy wiele, wiele głosów od rodziców, że świetne te rozmowy z tego wynikają. To jest świetna pomoc do szkoły, na wszelkiego rodzaju rozmowy z dziećmi. Można znaleźć na przykład sobie rozdział o jakimś konkretnym problemie. Szczególnie tutaj ciekawa jest ta książka o uczuciach. Tam jest na przykład rozdział, czy boisz się występować przed całą klasą. Bardzo ciekawa rzecz, tak? Warto być zakochanym? Takie tematy, które dotyczą też bezpośrednio dzieci, tak? Niektóre są może na wyższym jakimś tam poziomie abstrakcji w niektórych książkach, ale na przykład o uczuciach tutaj właśnie każde z tych pytań, skąd wiesz, że rodzice cię kochają? Dlaczego kłócisz się z tymi, których kochasz? Czyli takie pytania, takie problemy, na które napotykamy na każdym kroku i można sobie o nich pomyśleć, porozmawiać, właśnie nawet właśnie w rodzinie, prawda? Książki z serii Dzieci filozofują wykorzystywane są również w czasie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, które od kilku lat w szkołach organizuje wydawnictwo Zakamarki. Warsztaty te są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci z klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Na tych zajęciach chcemy, aby dzieci zaczęły rozmawiać na bardzo ważne tematy, na przykład o tolerancji, o uczuciach, o akceptacji, relacjach. Chcemy także, żeby dzieci nauczyły się krytycznego myślenia. Chcemy, żeby śmiało odpowiadały na wszelkie trudne pytania, żeby poznawały emocje, żeby nauczyły się o nich mówić. A przewodnikiem po tych zajęciach jest dwoje animatorów. Zajęcia są organizowane na podstawie dwóch książek: Życie, co to takiego i Uczucia, co to takiego. Prowadzą je animatorzy. Marcin Głowiński prowadzi zajęcia na podstawie książki Życie, co to takiego, a Agnieszka Cięciała na podstawie książki Uczucia, co to takiego. Zajęcia organizowane są w szkołach, przeznaczone są dla jednej klasy, trwają 45 minut, mogą być organizowane w sali lekcyjnej albo w bibliotece szkolnej. Najlepiej, żeby to pomieszczenie miało sprzęt multimedialny, komputer, rzutnik, ekran albo białą ścianę, ponieważ w trakcie tych zajęć jest prezentacja multimedialna, na podstawie której został stworzony scenariusz. Jeśli takiego sprzętu nie ma, to też sobie z tym radzimy. Jeśli chcecie się Państwo więcej dowiedzieć o tych spotkaniach i zarezerwować terminy, to bardzo prosimy o kontakt z nami na adres promocja@zakamarki.pl. Wszelkie adresy i telefony do naszego wydawnictwa znajdują się na naszej stronie www.zakamarki.pl.
Dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i oczywiście zachęcamy do czytania książek. Do zobaczenia.